O, i już jesteśmy. Nowy odcinek, trzeci odcinek, który nagrywamy wraz z Bielańskim Ośrodkiem Kultury i Warszawską Dzielnicą Bielany. Postanowiliśmy nagrać serię pięciu filmów, na razie pięciu, być może będzie więcej, na temat książek. Filmy dedykowane ludziom, którzy muszą zostać w domu. Ludziom na kwarantannie, osobom ze stwierdzoną niestety chorobą koronawirusa, czy może dla, nie można, tylko na pewno też dla ludzi, którzy pracują z domu, mają trochę więcej czasu na czytanie książek, ale nie do końca wiedzą co, jak, gdzie i kiedy. I dla dzieci, które do szkoły nie chodzą, chociaż lada chwila wrócą. I właśnie dla tych dzieci jeszcze jeden odcinek, z tym, że ten odcinek będzie o lekturach szkolnych. I te lektury szkolne, kiedy zestawiłem sobie ostatnio obecną listę lektur szkolnych z lekturami szkolnymi, jakie czytaliśmy my, moje pokolenie, jest diametralnie różne, jest lepsza. Ta lista jest lepsza, dużo lepsza, ale też jeszcze to nie jest to, co ja osobiście oczekiwałbym od takiej listy, od takich lektur. Nie wszystkie lektury mi tutaj pasują, chociażby klasa podstawowa 4-6. Jest tam w lekturach obowiązkowych Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska i Pan Tadeusz. To są fragmenty, w tym opisy, zwyczaje i obyczaje, polowania, jakieś koncerty jednego z bohaterów. Ja rozumiem Powrót taty, Pani Twardowska, okej, ale Pan Tadeusz w klasach 4, 5, 6, jestem przekonany, że nie do końca ta lektura, ta książka się tym ludziom spodoba, tym młodym ludziom. To jest trudna książka. Ona jest pisana raz, że trudnym językiem, dwa, że pisana jest wierszem, trzy, że jest bardzo opasła i cztery, że trudno ją zrozumieć w wielu momentach. Jeśli miałbym decydować ja, że Pan Tadeusz ma być lekturą, to okej, ale w szkole średniej, nie w szkole podstawowej i na pewno nie w klasach 4-6. Mamy tutaj zestawienie z Brzechwą, z Januszem Chrystą, René Gościnnym, Rafałem Kosikiem, Ignacym Krasickim, Clive'em Lewisem, Ferencem Molnarem i nagle wskakuje nam Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Nijak to się ma do tego, czy dzieciaki będą chciały to czytać, bo jestem przekonany, że nie będą chciały tego czytać. Druga sprawa jest taka, dostaję często informacje, pytania w mailu, czy Biblia to jest odpowiednia lektura dla szkół podstawowych i też jest w klasach 4-6. Tu od razu zaznaczę, że Biblia jest lekturą obowiązkową nie tylko w szkole podstawowej w klasach 4-6, ale też w szkole średniej. To są fragmenty. Z tego, co czytam, chodzi w Biblii w klasach 4-6 stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie. I większość osób, które do mnie pisze, jest oburzona i twierdzi, że Biblia nie powinna być na liście lektur. A ja uważam i tłumaczę to zawsze tym ludziom, że powinna być. Nie dlatego, że jest to księga religijna i nie chodzi tu o żadną indoktrynację, tylko to jest jedna z pierwszych, być może pierwsza na pewno nie, ale jedna z pierwszych książek w ogóle, jaka została na świecie napisana. Tam są fantastyczne historie. Ona jest bardzo ciekawie napisana, dlatego że nie znamy do końca autorów. Różne teorie przecież na ten temat są. Ona była przepisywana setki, jak nie tysiące razy. Został zmieniony kształt Biblii kilkukrotnie. Ona nie ma nic wspólnego z tym, jak była napisana pierwotnie. I myślę sobie, że w kontekście
samej książki, ciekawości tej książki, tak absolutnie powinna być. Ale mamy tutaj wybrane mity greckie na tej samej liście tych samych klas. Mamy Biblię, to moje pytanie zawsze brzmi, dlaczego nie mamy Tory i Koranu? Powinniśmy to jakby zestawiać wszystko ze sobą. Są mity greckie, czyli dzisiaj to są mity greckie, ale przecież w czasach, kiedy opisane historie, często zmyślone też albo pokoloryzowane, wydarzyły się, ludzie wierzyli tak bardzo w tych swoich bogów, jak dzisiaj ludzie wierzą w tego jednego Boga. I to jest no też jakby poniekąd trochę historyczny zarys religijny, ale nie odbieramy przecież mitów greckich jako księgi religijne, tylko jako ciekawe historie opowiedziane wiele, wiele lat temu. I tak samo powinna być odbierana i Biblia, i Koran, i Tora też powinny się znaleźć. I powinniśmy to jakoś sobie tam czytać fragmentami, zestawiać podobieństwa, różnice, te wszystkie historie, które są, niektóre historie naprawdę są fantastyczne, fajnie napisane i bardzo ciekawe i warto się w nią zagłębić jako w książkę, nie jako element nauczania religii, tylko książkę. To jest jedno. I druga rzecz, z którą się nie zgodzę, to są pieśni i piosenki patriotyczne w klasach 4-6. Tu też uważam, że no niestety, ale nie. To można sobie gdzieś tam przesunąć do szkoły średniej, ale te pieśni i piosenki patriotyczne jakoś mi w tym zestawie nie pasują. Lektury obowiązujące są bardziej ciekawe niż lektury uzupełniające, tak, są bardziej ciekawe niż lektury obowiązkowe. Ale teraz, choćby w Stanach, uważam, że Amerykanie mają o wiele lepszą listę lektur. Zabić Drozda, Wielki Gatsby, Władca Much, czy Buszujący w zbożu. Uważam, że te książki są fajniejsze. Ja je czytałem, będąc tam w szkole, jakoby musiałem to przeczytać i uważam, że te książki są wiele lepsze niż ten zestaw nasz. I czego mi brakuje na naszej liście, to brakuje mi pisarzy rosyjskich, brakuje mi pisarzy azjatyckich. Mówię tu o pisarzach japońskich, koreańskich czy chińskich. Brakuje mi tu pisarzy amerykańskich, ale tych takich w stylu na przykład Vonneguta. Uważam, że to są ciekawsze książki niż te, które mamy tutaj. Dywizjon 303, no błagam, no to fajnie przeczytać sobie Krzyżaków, Pozłacaną rybkę i tak dalej, ale mamy na przykład Stowarzyszenie Umarłych Poetów i to jest super książka. Mamy tutaj Ziele na kraterze, fragmenty Wańkowicza. To jest super książka. Jest Charles Dickens, Opowieść wigilijna, aczkolwiek jeśli chodzi o Dickensa, wrzuciłbym tutaj coś innego. Ale nie o tym teraz będziemy rozmawiać, tylko o samych lekturach, które są. Lektury, które chcecie kupować dla swoich dzieciaków. Ja znalazłem 3 wydawnictwa, które oferują naprawdę tanie i ciekawe druki lektur, chociaż nie do końca z tą jedną bym się zgodził, że jest tania, ale zacznijmy od tego o Siedmiorogu. Mówiłem w zeszłym tygodniu, czy tam w zeszłym odcinku o wydawnictwie Siedmiorog. Wydają takie książki, które są bardzo tanie, one kosztują 2, 3, 4, 5, 7, 8 zł. Są wydane no, tak po taniości, ale jako lektura z opisem, z opisem bohaterów, ze streszczeniem książki. To jest ciekawe, to jest bardzo pomocne. Tu mamy Lessie Wróć chociażby, tam był mały książę.
Także siedmiorok bardzo polecam, jeśli chodzi o lektury, bo nie kosztuje to zbyt wiele, a tych lektur jest dużo i trzeba trochę tych pieniędzy wydać. To jest jedno, ale są na przykład, jest Ania z Zielonego Wzgórza, Tajemniczy Ogród. Tajemniczy Ogród, tak to wygląda. To już jest trochę lepiej wydana lektura i ona kosztuje już około tam 30 bodajże złotych. Ale jest jeszcze jedno wydawnictwo i nazywa się wydawnictwo Greg, które wydaje swoje książki również w takiej taniej, takie, to są książki broszurowe bardziej. Ale jeśli mamy wspomniany Dywizjon 303, który jest wydany z opracowaniem i streszczeniem i kosztuje 19,95, to już jest w miarę dobra cena. To są lektury uzupełniające, klasy 7-8. Te uzupełniające są nieco droższe zazwyczaj niż te z tej listy przymusowej, że tak powiem. Ale na przykład mamy taką lekturę Fraszki, Pieśni, Treny, Psalmy i ona kosztuje już 9,98. Pan Tadeusz, kawał księgi, kosztuje 13 zł. A znalazłem tutaj choćby Zemstę za 6 zł. To są wszystko nowe książki, wydane dosyć ładnie, ale tak jak powiedziałem, są to broszurowe, nie są to książki, które mogłyby stać na półkach i moglibyśmy się nimi gdzieś tam pochwalić. To nie jest to te wydanie. Książki w wydawnictwie Grek po 6, po 7 zł. Wszystkie są wydane z opracowaniem i streszczeniem, co jest bardzo istotne dla uczniów, którzy takich streszczeń potem szukają, a tu wszystko jest na miejscu. Część z tych książek, z tego co kojarzę, można dostać na e-bookach. To też jest duży plus, jeśli chodzi o książki z opracowaniami i ze streszczeniem. To też jest ważne w dzisiejszych czasach, kiedy ta elektronika jednak przejmuje władzę nad tymi zwykłymi książkami papierowymi i wypycha je gdzieś tam do lamusa. Czyli co, mieliśmy, a jeszcze jest wydawnictwo Wilga, tak, to o tym mówiłem, wydawnictwo Wilga, to są droższe książki, te książki już są tak wydane, że można się nimi pochwalić, mogą sobie stać na półkach, a Siedmioróg i Grek, to są wydawnictwa, które, do których możecie zajrzeć, jeśli szukacie naprawdę dobrego wydania, jeśli chodzi o to, czy pomoże waszym dzieciakom w opracowaniach, w streszczeniach, w czytaniu tej książki. A to, że gdzieś tam rzucą tę książkę, byle jak, czy ją zaleją, nic nie szkodzi. 6 zyla za Zemstę, to jest bardzo dobra cena. Czy 6 zł za Romeo i Julię Szekspira, no to nie znajdziecie nigdzie indziej, jak tylko w wydawnictwie Grek. Ja osobiście wolałbym, żeby w naszych, na tej liście, żeby się znalazły w Polsce inne książki. Na przykład mam taką książkę Dymy nad Birkenau. Uważam, że to jest rewelacyjna książka, która powinna się znaleźć. Dziwi mnie, dlaczego w średniej szkole nie ma Jerzego Kosińskiego Malowany ptak. Ona może jest trochę kontrowersyjna, ta książka, ale no jest jedną z najważniejszych książek, jakie kiedykolwiek zostały napisane przez polskich pisarzy. No i dziwi mnie, że w Polsce w lekturach nie ma na przykład Zbrodni i kary Dostojewskiego, czy braci Karamazow na przykład, już nie musi być akurat Zbrodnia i kara. To są trudne książki, ale w szkole średniej takie książki myślę, że przeszłyby. Wielu młodych ludzi pyta mnie o takie książki, gdzie może kupić, gdzie może dostać i gdzie można je dostać tanio, bo te książki jednak są wydawane przez wiele wydawnictw. Wydawnictwa się ścigają między sobą oczywiście o czytelnika, o klienta, bo czytelnik jest poniekąd klientem, kupuje ich książki i najważniejsze jest to, żeby ją ładnie oprawić i sprzedać, no bo jeśli każde wydawnictwo sprzedaje ten sam tytuł, w środku znajdziemy dokładnie to samo, no to jedyną rzeczą, która nadaje się do, jako broń, w cudzysłowie oczywiście, broń do walki o klienta, to jest oprawa. I tutaj akurat przoduje wydawnictwo MG.
Oni też mają lektury, ale te lektury są nieco droższe ze względu na to, na wydania. Że po prostu te książki są ładnie wydane, są mocne, są klejone przede wszystkim i szyte, a nie tylko klejone, tak jak książki Siedmiorogu i Grega. Chociaż Greg też czasami wydaje te książki pod taką jakby, jak jeden wydawca powiedział, niektóre książki się wydaje pod publikę. Czyli tak, żeby te książki jednak chwyciły wzrok czytelnika i żeby ktoś je kupił. Ale to już uczniowie tego nie kupują. Uczniowie kupują, aby było tanio, wiadomo, no i z opracowaniem i streszczeniem. Jest jeszcze wydawnictwo, które wydaje lektury, nazywa się wydawnictwo Dragon, ale tam są te wydania już bardzo ekskluzywne. Jeśli młodzi ludzie, a są przecież tacy, którzy lubią czytać, kochają czytać książki i chcieliby te książki potem trzymać gdzieś na kolejne lata, pokolenia nawet, tak jak nasi rodzice trzymali te książki. Ja dzisiaj mam książki, które sam czytałem, jak chociażby Krzyżaków z tamtych czasów, no to są już przecież dekady i one fajnie się prezentują i wciąż są w dobrej kondycji, to polecam właśnie wydawnictwo Dragon, jeśli ktoś chce te książki jednak zachować na przyszłość. Tylko to są już drogie książki, bardzo drogie książki. Zastanawiam się, dlaczego Tyrmand nie jest w lekturze szkolnej, choćby na ten rok, gdzie ten rok jest przecież ustanowiony przez Sejm rokiem Leopolda Tyrmanda i fajnie by było zrobić wyjątek i wrzucić chociażby jako lekturę uzupełniającą, przynajmniej na ten rok, a najlepiej gdyby wrzucono ją na dłużej i nie na uzupełniającą, a na taką, którą jednak trzeba przeczytać. To też jest jedna z najważniejszych książek. Nie wiem, czym się sugerują ci, którzy dobierają książki do tej listy, ale wydaje mi się, że są nieogarnięci trochę i to nie jest, ta lista nie jest taka, jakbyśmy chcieli, my, pisarze, dziennikarze, jakbyśmy chcieli. Zresztą też jest wiele książek, po które jak uczniowie czytają, ostatnio pokazałem nawet komuś listę tych lektur, to się złapał za głowę. Większość tych książek nie przeczytałby. Zastanawia mnie chociażby Harry Potter, który jest lekturą szkolną. Dlaczego Harry Potter jest lekturą szkolną, a Wiedźmin Sapkowskiego, która jest jedną z najważniejszych też powieści w Polsce, czy na świecie nawet już teraz, nie jest w takiej, nie jest lekturą, nie jest na tej liście. No ale to tyle, to taka krótka pogadanka na temat lektur. Lektury znajdziecie, gdzie znajdziecie? Na stronie rządowej jest cała lista lektur, zresztą tych stron jest bardzo dużo, gdzie można znaleźć te lektury, całą listę i sobie je kupować. Można kupować również na targach, na pchlich targach książki, chociaż dzisiaj to jest utrudnione. Można wypożyczać z biblioteki, chociaż obecnie odradzam. Najlepiej kupić online. Jeszcze raz powiem, Siedmioróg, bardzo tanie książki, wydane broszurowo i książki z wydawnictwa Grek. To są dwa wydawnictwa, które nie pochłaniają tak dużej ilości pieniędzy. Te książki są wydane tak, że ci uczniowie będą chcieli je czytać, bo są tam opracowania i streszczenia, skróty. Są opisy postaci, to też jest ważne. Często przecież unikamy czytania całej książki, wolimy streszczenie, strzelić sobie szybciutko i mieć święty spokój. Ale tak jak mówiłem, jest jeszcze wydawnictwo Dragon, które pozwala na kolekcjonowanie tych lektur, a wiem, że tacy ludzie też się zdarzają, chociażby ja. Dobrze, to tyle, bo to szybko już 20 minut, miało być 10. I zapraszam na kolejny odcinek. O czym będziemy rozmawiać, to musicie włączyć sobie kolejne wideo i widzimy się i słyszymy się za kilka dni, bodajże za tydzień, w następnym odcinku. Dziękuję bardzo i
zapraszam na kolejne filmy. Do widzenia.